Nowe USG i dwa ciepłe gniazdka trafiły do Szpitala Miejskiego Promedica w Ełku. To dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprzęt już jest wykorzystywany na oddziale neonatologicznym. W ubiegłym roku przyjęliśmy darowizny sprzętu o wartości aż około 750 tysięcy złotych. Właśnie dostaliśmy kolejne, mówi Andrzej Bujnowski, prezes spółki Promedica w Ełku. Dzisiaj chcę się pochwalić dla Państwa i za Państwa pośrednictwem dla wszystkich mieszkańców, którzy odbierają Radio 5, że pozyskaliśmy znowu kolejny sprzęt, czyli USG dedykowane dla oddziału noworodkowego, dla noworodków. No i dzisiaj również przyszły kolejne darowizny w postaci tak zwanego ciepłego gniazdka, czyli takie materace grzewcze dla maluchów, dla noworodków. Więc co chwilę jest coś nowego i bardzo się z tego cieszymy. Dziękujemy dla wolontariuszy, dziękujemy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo każda pomoc jest potrzebna i każda pomoc służy i podniesieniu jakości, bezpieczeństwa i komfortu pacjentów. Ciepłe gniazdka już przydają się w ogrzewaniu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków, mówi pielęgniarka z oddziału neonatologicznego Katarzyna Rogowska. Już jeden pacjent korzysta, jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że pacjentka, ta malutka pacjentka jeszcze bardziej. Szybciutko maluszki nam dochodzą termicznie. Przedwcześnie urodzone dziecko nie trzyma takich temperatur jak donoszony noworodek. Tak trafia do inkubatora. Są dwa rodzaje inkubatorów, zamknięte i otwarte. I przemieszczając się do łóżeczka musi się nauczyć trzymać temperaturę. Tak? Ten materacek mu pomaga. Prawda? Korzysta już z temperatury otoczenia, a nadal jeszcze ma wspomaganie termiczne od dołu. Z pewnością w tym roku w Ełckim Szpitalu przybędzie jeszcze sprzętu, który trafi tu dzięki działaniom Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.